Dzień dobry Państwu. W ostatnich dniach południowa część naszego kraju mierzy się z klęską żywiołową, więc w dzisiejszym krótkim komunikacie, bo trudno nazwać to odcinkiem, przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa, którymi należy kierować się w przypadku zagrożenia zalaniem instalacji fotowoltaicznej lub jej części. W sytuacji, gdy zagrożone jest nasze mienie, a nawet życie, fotowoltaika jako potrzeba, powiedzmy, trzeciego rzędu nie ma priorytetowego znaczenia. Jednak nie wszystkie sytuacje są sytuacjami skrajnymi, wymagającymi ewakuacji. Proszę sobie wyobrazić sytuację, mamy konstrukcję gruntową z modułami bądź konstrukcję dachową i jest ona połączona z inwerterem, który bardzo często znajduje się na przykład w piwnicy. W przypadku ostrzeżenia o tzw. podlaniu posesji, czy to przez ciek wodny, czy to przez instalację burzową, czego doświadczyłem osobiście w 2010 roku, stoimy przed dylematem, co zrobić, by było bezpiecznie dla mieszkańców pozostałych w domu. Po pierwsze, główny wyłącznik budynku. W przypadku zagrożenia powodziowego często przesył energii odcinany jest przez sieć. W przypadku prognozy zwykłych podtopień, których się spodziewamy, robimy to sami, to oczywiste. Ale niestety w hipotetycznej sytuacji przedstawionej powyżej nie zapewnia to bezpieczeństwa. Moduły fotowoltaiczne, czy na dachu, czy na gruncie, produkują prąd stały, który znajduje się w przewodach biegnących do inwertera. Nawet jeśli inwerter po stronie AC jest rozłączony i nie pracuje, wtyczki MC4 znajdują się pod napięciem. Dlatego zasada numer 1, o czym powinniśmy wiedzieć jako właściciele. Niektóre instalacje wyposażone są w wyłącznik lub optymalizator na strychu, poddaszu, który umożliwia odcięcie napięcia DC. Jeśli nie mamy wyłącznika DC albo nie wiemy, że go mamy, zasada numer 2. Bez odpowiedniego przeszkolenia nie wolno demontować przewodów DC z inwertera, ponieważ w sytuacji, gdy wtyczki zostaną zanurzone, może dojść do porażenia. Proszę nas zrozumieć, my nie prowadzimy w tym momencie szkolenia BHP dla elektryków, tylko wyobrażamy sobie jako odbiorców osoby nie mające na co dzień styczności z tą tematyką, a posiadające instalację fotowoltaiczną. I dla tych osób stanowczo polecamy nie wchodzenie do zalanych pomieszczeń, jeśli znajduje się w nich inwerter, i nie prowadzenie działań na własną rękę. W takiej sytuacji, jeśli woda rzeczywiście tej piwnicy zaleje lub co gorsza już zalała, zostawiamy to tak, jak jest i nie zbliżamy się do urządzenia. W sytuacji, gdy mamy podstawowe rozeznanie techniczne i na przykład zalało nasze pomieszczenie z inwerterem w nocy, albo spodziewamy się możliwości podtopienia jutro, to w nocy właśnie możemy wypiąć stronę DC i ją zewrzeć. Dlaczego w nocy? W nocy moduły nie produkują prądu, który stanowiłby zagrożenie w dzień, czyli w czasie produkcji. Nawet, podkreślamy nawet, w przypadku braku zasilania inwertera z sieci. A co później? Woda opada, bo tak to już z wodą bywa, i bierzemy się za sprzątanie zalanego pomieszczenia. W żadnym wypadku nie włączamy instalacji na własną rękę. Zalany inwerter nie nadaje się już do użytku. Modułom, jeśli na dachu to wiadomo, ale nawet tym, które stoją na gruncie, nie powinno nic dolegać, nawet jeśli ogród został zalany. Natomiast przewody i złącza będą także do wymiany. Nie robimy tego oczywiście sami, szacując fotowoltaikę, jak powiedzieliśmy, jako potrzebę trzeciego rzędu. Najprościej będzie poczekać na firmę instalatorską. Podsumowując, tak jak we wszystkich dziedzinach życia, jeśli nie znamy się i istnieje choćby minimalna wątpliwość co do stanu naszej wiedzy, nie zbliżamy się do zalanych pomieszczeń z elektroniką, pamiętając, że nawet w przypadku odcięcia posesji od energii elektrycznej z sieci, to energia elektryczna się tam znajduje, ponieważ to jest właśnie istotą fotowoltaiki. Dzięki i do zobaczenia w bardziej pomyślnych okolicznościach.